Dzień dobry, cześć, tu pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Dzisiaj chciałabym, słuchajcie, pokazać wam narzędzie Whiteboard Fee, czyli taką multifunkcyjną tablicę online po liftingu. Jak widzicie teraz na głównej stronie, widać, że obecna wersja Whiteboard Fee współpracuje ze znaną wszystkim aplikacją Kahoot. Widać też, kiedy została ostatni raz aktualizowana 10 kwietnia 2021 roku i w związku z tym nastąpiły tutaj drobne zmiany. Ogólnie to korzystając z tego narzędzia możemy, słuchajcie, się zarejestrować i logować, ale możemy też totalnie funkcjonować i pracować bez konieczności zakładania konta. Jak to działa? My tworzymy taką tablicę i udostępniamy link lub kod uczniom, a oni wchodzą u siebie też bez konieczności logowania się, wpisując tylko i wyłącznie swoje imię i dzięki temu my mamy podgląd do ich działań w czasie rzeczywistym, słuchajcie. Zaraz chciałabym wam pokazać, jak to działa. Tutaj na tej głównej stronie widzimy, że możemy utworzyć nową klasę, ale także również możemy dołączyć do klasy. My naciskamy New Class w celu utworzenia nowej klasy. Daję tutaj nazwę klasa testowa. Mogę też podać mail, na który będę dostawała różne aktualności. Tutaj są też różne ustawienia, że mogę włączyć na przykład poczekalnie, enable waiting room lobby. Ja z tego rzadko korzystam. Naciskam na dole plusik pomarańczowy create new class. Ta klasa się tworzy i zobaczcie, to jest widok mój nauczycielski. Zobaczcie, że jest podany u góry kod do pokoju, ale również mogę przekopiować link. Kopiuję. Widzicie w górnym prawym rogu, że jest skopiowany. Otwieram nową zakładkę i wklejam. Dobra, ale jestem cały czas tutaj jako nauczyciel, więc tak naprawdę muszę wejść na inną przeglądarkę. Dobra, więc wejdziemy na Microsoft Edge. No i tutaj zrobię Ctrl V. W tym momencie dostaję informację jako uczeń, akceptuję cookies albo ustalam preferencje, wpisuję swoje imię Marta i naciskam Join Class, czyli dołącz do klasy. Zobaczcie, że widzę, że nauczyciel to jest klasa testowa. Naciskając na ten niebieski pasek Toggle Teacher Whiteboard, będę miała podgląd również do nauczyciela tablicy. Normalnie jak tego nie nacisnę, to uczniowie tego nie widzą, więc trzeba o tym pamiętać. Warto również uczniom powiedzieć, jakie tu mają możliwości, czyli żeby w tych pierwszych działaniach sobie trochę potestowali, zobaczyli, że mogą tutaj dodać jakiś właśnie obrazek, tak, ja tutaj swoje zdjęcie dodaję, że mogą się tym bawić, że mogą, zobaczcie, po tym rysować, o, teraz tutaj rysuję, mogę narysować serduszko, mogę coś dopisać, mogę też użyć gumki, zobaczcie, i gumka ma to do siebie, że mogę usunąć wszystko oprócz tła, mogę usunąć to, co jest tłem, a to, co jest na przodzie, mogę zostawić i mogę usunąć wszystko. Zobaczcie, teraz mam pusto. Ale w pierwszej opcji mogę po prostu użyć tylko i wyłącznie, na przykład teraz narysuję serduszko i używam teraz gumki tylko i wyłącznie jako gumki, nie? Zobaczcie, czyli tylko zmazuję ten element, na którym mi zależy, czyli nie wiem, jakaś literówka była albo coś w rysunku poszło nie tak. Mamy paletę barw, możemy sobie pozmieniać. Widzicie, że mamy też możliwości dodawania działań matematycznych. Jest też możliwość dodania jakichś elementów z pulpitu, możemy załadować, możemy też coś wycinać, właśnie możemy kopiować, więc dużo jest tej możliwości, możemy też dodawać, zobaczcie, figury, możemy zmieniać też kolory, więc warto tutaj dać uczniom przestrzeń, żeby oni tutaj po prostu zaczęli działać, możemy też dodawać minki, zobaczcie, tutaj jakoś ta minka jest słabo widoczna. Nie wiem, czemu ta minka jest słabo widoczna, ale ona niby tu powinna być. Nacisnę na minkę jeszcze raz. O, jest już teraz.
Tutaj dodałam minkę, którą zniszczyłam. Trochę trzeba poczekać, aż one się załadują. Więc zobaczcie, też fajne emotki, też można poprosić i pozwolić uczniom, żeby sobie tutaj podziałali kreatywnie na przykład, tak? Więc tak to wygląda. Przejdźmy teraz do mnie. Ja widzę tutaj działanie Marty. Mogę sobie powiększyć. Tutaj są krótkie reakcje, ale one są tylko w wersji płatnej. Feedback też jest tylko w wersji płatnej. Mnie interesuje ten przycisk pomarańczowy Actions. Ja mogę tutaj zapisać sobie tą tablicę ucznia jako obrazek. Mogę w ogóle usunąć, wymazać to, co jest na niej. Mogę przesłać to, co u mnie będzie na tablicy do ucznia. Zaraz Wam to pokażę. Mogę również wybrać tylko właśnie jednego ucznia, do którego to wyślę. I to jest świetne. I mogę mu zmienić całe tło, cały background. I to jest świetne. Mogę też to skopiować do mojej tablicy. Więc te funkcje są ważne. A jak ja mogę ustalić tło? To zobaczcie, ja naciskam Toggle My Whiteboard i jestem na moim nauczycielskim. I teraz powiedzmy, że ja chcę dodać tutaj, słuchajcie, szablon jakiś, tak? Jakiś obrazek, szablon, to będzie trochę trudne. Ale dobra, mam tu z angielskiego z Canvy, tak? Popatrzcie, mam tu z Canvy zrobione i mogę teraz to, zobaczcie, wykorzystując przycisk Push, zrobić tak, że uczniowie będą to, że po prostu przepchnę to, wyślę im to na wszystkie strony, do wszystkich uczniów. Mogę wysłać tylko tą stronę do uczniów i mogę też ją wysłać jako background, czyli jako tło. I polecam to stosować, bo wtedy uczniom zawsze to tło zostanie, a będą tylko po nim pisać. I zobaczcie, wysłałam. Sprawdźmy, jak u Marty to wygląda. Wchodzę na przeglądarkę do Marty. Mam informację, że mój nauczyciel mi wysłał i teraz ja jako Marta mogę, słuchajcie, tutaj teraz uzupełniać, tak? Wpisuję catch, box, map, tak? Ja jako nauczyciel wszystko to widzę. Zobaczcie, muszę przejść oczywiście tutaj do Marty i widzę, co Marta napisała. Mogę komentować na głos, jeżeli jest to w czasie rzeczywistym. Mogę też wysłać jakąś wiadomość do uczniów, też pisząc u mnie na tablicy. Mogę też, jak widzę, że ten uczeń już skończył, zrobił wszystko dobrze, to mogę tylko poprzez ten przycisk Actions jemu wysłać na przykład drugą kartę pracy. I to jest super, bo indywidualizuje ten proces nauczania. No i tak to działa. Teraz widzicie tylko jedną Martę pracującą, ale to super wygląda, jak jest kilkunastu, kilkudziesięciu uczniów. Naprawdę można mieć fajny wgląd. I jak zamykamy pracę, słuchajcie, tu jest zębatka w prawym górnym rogu i możemy tutaj zablokować pokój. Możemy też ukryć uczniów, imiona uczniów. To jest też ważne, zapomniałam o tym powiedzieć. I wtedy nie widać tych uczniów, jeżeli na przykład chcemy udostępnić, pokazać ekran. Możemy zapisać wszystkie tablice jako PDF. Możemy też zaprosić dodatkowego nauczyciela, to jest w wersji płatnej. I zamykamy pokój. Zamknęłam pokój i w tym momencie zobaczcie, że jestem na takiej stronie zachęcającej mnie do ocenienia tej sesji oraz do zobaczenia, jakie możliwości ma wersja płatna, że właśnie ten współpracujący nauczyciel, mogę załadować PDF-y, mogę mieć dostęp do biblioteki, do informacji zwrotnej pisanej dla uczniów. No i mogę też zaprosić uczniów do takiej współpracy na jednej tablicy, co jest też nowością. Myślę, że świetne narzędzie umożliwiające nam obserwowanie zaangażowania uczniów i dostosowanie ich możliwości do treści, które im proponujemy. No tak wygląda to od strony uczniów, że nauczyciel zamknął pokój. No to na razie tyle. Mam nadzieję, że to narzędzie będzie przez Was wykorzystywane.